Siemaneczko, z tej strony Kolsa i witam was w kolejnym odcinku z serii Przygody Młodego Rolnika. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się akcją nawozy, gdyż widzę, że tu już sąsiedzi na niejednym polu już obsiali, a nawet jeszcze nie zdążyłem nawozów zrobić. Sąsiada Kęczego dzisiaj nie ma w domu niestety, musiał gdzieś chyba wyjechać, nie wiem. Oczywiście jak widać samochód przyszykowany, bo musimy wyjechać do centrali po te nawozy. Zamówiłem 10 worków lubofoski oraz 10 worków polifoski pod ziemniaki prawdopodobnie pójdzie. I co? I wyruszamy po te nawozy. Z góry chciałbym was przeprosić za mój dźwięk, bo oczywiście jak to ja, odcinek jest nagrywany o 3 rano, więc dźwięk może być nie najlepszy, ale myślę, że wszystko wybaczycie. Oczywiście jeśli spodoba wam się ten odcinek, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Jakoś skomentujcie też w komentarzu. Zostawcie hashtag nawozy, a przypnę wam serduszko oczywiście. No i co, i lecimy po te nawozy oczywiście. Do centrali trochę mamy, nie będziemy jakoś szybko jechać 60 na godzinę, bo kto wie, może gdzieś policja stoi, żeby nas nie zatrzymali. Więc lepiej powoli jechać, a dojechać bez żadnego mandatu. Dzisiaj prawdopodobnie zdążymy tylko dwa pola rozsiać, ale to się jeszcze zobaczy. Tu jak widać przez miasto sobie jedziemy. Takie małe miasteczko, jak widać też skontało było 2000, bo 2000 wydałem na te nawozy. Tu jak widać nasza OSP. Może kiedyś się uda nagrać jakąś akcję wyjazdową, się zobaczy. Tutaj ksiądz widzę, dosyć rano wstał, pewnie odprawiał poranną mszę. No i dobra, dojeżdżamy już do centrali. O, i chyba widzę, bo nawet mi mówili chłopaki, że ich raczej nie będzie tak rano, to zostają worki przed magazynem, żebym po prostu sobie je zabrał. Oczywiście zapłaciłem im przez konto bankowe, przelewem, więc tutaj nic nie trzeba płacić teraz, tylko po prostu załadować i przewieźć te worki. Dobra, to zgasimy sobie, nie wiadomo jak długo tu będziemy, drzwi w sumie zamkniemy może, żeby nie było, wiesz, nam ktoś wsiądzie i ukradnie. Tak, pierwszą będziemy rozsiewać lubofoskę, więc pierwsze sobie załadujemy polifoskę. Nie wiem, czy ją układać tutaj jakoś specjalnie na pasę, czy nie. Czy jest to jakiś sens? Po prostu tylko tak rzucić. No to widzę, że akurat chłopaki ładnie poukładali. No, na pakę trochę wejdzie tych włóków, ale myślę, że tak z 30 maksymalnie bym mógł przewozić. Więc wolałem dużo nie brać. Jeszcze się zobaczy, jak dużo tych nawozów w ogóle pójdzie, bo tak myślę, że 5 worków wejdzie do jednego rozsiewacza, do tego kosa, co tam dużo też nie wchodzi. Wiadomo, kos mały akurat rozsiewacz. Trzeba pomyśleć coś nad jakimś większym, może jakiś lejek, albo nie wiem, może jakaś amazonka by wleciała. Ale to na pewno nie teraz, trzeba jeszcze trochę odczekać. Dosyć pojemna jest akurat paka w tym aro, więc o to się nie martwię. Najbardziej się martwię, że może mogą te worki wylecieć w sumie, jak będziemy je transportować, ale to najwyżej się wrócimy, jak któryś wyleci. Chociaż ten samochód posiada pasy transportowe, więc raczej problemów nie powinno być.
Bynajmniej nie przewiduję takich. Dobra, i ostatnie dwa woreczki. No trochę jak widać samochód doładowany. No dobra, możemy klapę zamykać. No i dobra, i możemy już wracać na gospodarkę. No, tutaj to chyba ludzie już do pracy wstają. No to już musiałem godzinę wcześniej wstać, żeby tam świniom dać trochę paszy. Wiadomo, przy zwierzętach jest trochę tej roboty. Co jest z miasta, to sobie mogą o tej 7 wstawać. Nawet o 7.30, bo jak widać już jest 7.38. Ale wiadomo, takie życie w mieście. No to chyba akurat do miasta idzie. No nie jestem pewien, czy nie sąsiad to był. No i dobra, 5 minut akurat żeśmy około jechali, nawet nie wiem, nie patrzyłem, o której wyjechaliśmy. No dobra, tutaj myślę, że można go zostawić, żeby było od razu pod wyjazdem. No, oczywiście będziemy rozsiewać pole za gospodarką. Jeszcze pasy trzeba odpiąć. Tak. Odpięte, tak, odpięte powinny być. No tu już się przekonam, tylko pierwsze rozsiewacz sobie wyciągniemy. I tu 30, tak jak stało po ostatnim odcinku, tak stoi. Dobra, w sumie niech 30 się już tu grzeje, bo dopiero co odpalona dzisiaj. My sobie weźmiemy już, wsypiemy trochę tych nawozów do tego rozsiewacza. Tak jak mówiłem, około 5 worków wejdzie do tego rozsiewacza, więc więcej nawet nie będziemy sypać. No jak widać już pewnie, to dobra. Jedziemy rozsiewać. No będziemy dzisiaj rozsiewać akurat tutaj na tym polu. Tak jak mówiłem, zaraz za gospodarką. Złożyć trzeba jeszcze.
No, w miarę to co idzie. Niby jest taki stary ten cross, ale daję sobie jeszcze radę. No to już widzę, że nam chwast nawet zaczął wychodzić, więc trzeba jak najszybciej zacząć ciać. Jak już tutaj nam chwasty wychodzą. Więc prawdopodobnie w następnym odcinku będą siewy już. Możliwe, że na taki jeden rozsiewacz nam starczy na całe to pole? Czy ja wiem? Jest taka szansa. I chyba nawet starczy, tak mi się wydaje. Może pojedziemy trochę wolniej. Jeszcze 14 na godzinę. 10 na godzinę to będzie chyba idealnie nawet, tak mi się wydaje. No i to wiadomo, zawsze na wóz zostanie na jakieś kolejne pola w takim razie. No i dobra, i to pole mamy zrobione, to pojedziemy już na następne. Zostało nam jeszcze no, ponad 100 kg nawozu, to skoczymy się od razu na następne pole. Takiej ilości to lepiej nie mieszać z innym nawozem. Tylko teraz pytanie, które tu było moje pole? Tak, to było sąsiada. Chyba następne też było sąsiada. Trzecie pole było moje, tak mi się wydaje. A najwyżej rozsieje sąsiadowi, sąsiad mi zapłaci. Tak, tu jest sąsiada, a tu jest moje pole. No to rozsiewam i tutaj. No prawdopodobnie na tamto pole pójdzie jęczmień. Tu się zastanawiam właśnie, czy nie dać jakiegoś owsa. Prawdopodobnie owiec pójdzie, albo nawet łubin może iść.
Ogólnie tam chciałem dać jęczmień z tego względu, żeby mieć słomę, a żeby daleko jakoś nie wozić tej słomy, to zaraz koło gospodarki postanowiłem to zasiać. No tu jak widać samolot jakiś leci dosyć rano. Bardzo je to słychać, bo chyba tam niedaleko jest lotnisko. Nieraz to w nocy nie idzie spać nawet. No i dobra, i ostatni przejazd nam tu został. I dobra, zostało nam 60 kilo, wreszcie patrzą, to szkoda by było już tu na jakieś pole jechać. To teraz dosypiemy sobie polifoski i pojedziemy rozsiać nawóz pod ziemniaki. No już taką ilość nawozu to można zmieszać. Dobra, niech się dalej grzeje, bo jeszcze chyba nie zagrzana jest do końca. My wsypiemy tej polifoski też trochę tutaj. O, dobra, wsypało się. No, z cztery worki to wsypiemy sobie, żeby nam nie zabrakło tam pod ziemniaki. No dobra, jedziemy. Pojedziemy sobie asfaltówką, będzie trochę szybciej. Żeby też nie wysypać tam po drodze polnej tego nawozu z tego kosa. To pojedziemy sobie asfaltówką. Dobra, kierunek działa, to można jechać. No i dobra, gdzieś tu chyba za barierką powinien być skręt w lewo. No zaraz za tym skrętem jest akurat moje pole tutaj koło słupa, jak dobrze pamiętam. No tu jest, ale on bez Antek jedzie akurat, to przepuśćmy go. Wolałbym się nie władować pod betoniarę. Z 30 to nic by nie zostało. No, ogólnie tutaj na tym polu będą ziemniaki. Też będzie trzeba je zasadzić. Właśnie się zastanawiam, czy zasadzić jedno pole, czy dwa, więc w sumie możecie napisać w komentarzu, ile pól zasadzić ziemniaków. A można też by tak zrobić, że jedno pole zasadzimy ziemniaków, a na drugim zasiejemy marchew, albo cebulę nawet. Też by tak mogłoby być. Tylko że akurat kombajn do cebuli lub marchwi to akurat byśmy musieli wypożyczyć, albo najlepiej kogoś nająć, żeby nam wykopał, bo niestety no, tą kopaczką konną
Tak średnio. Marchew może tak, ale cebulę to już nie bardzo. Ale już lepiej, żeby ta marchew nie była poobijana, to już lepiej wynaleźć jakiś większy kombajn. Chyba tutaj nawet tam po drodze, jak jechaliśmy do tej centrali, to chyba jeden gość na gospodarstwie widziałem, że miał taki kombajn do marchwi, a bynajmniej taki porządny Grimma do ziemniaków, to może marchew też by dał radę nim wykopać. No ładnie idzie. No i dobra, ostatni przejazd na tym polu, więc będzie git. Najwyżej gdzie indziej będzie podwojona dawka, to może lepsze ziemniaki urosną. Teraz jak mamy mało nawozów, to w sumie możemy wrócić tą drogą polną, co zawsze szybciej to będzie. Dobra, nic nie jedzie. Możemy wyjeżdżać. No i tak od razu tutaj w lewo skręcamy. Tutaj widać, sąsiad wszystko pozamykał, ale owczarni zapomniał sobie zamknąć. Tutaj też go nie widać. Ciekawe, gdzie on pojechał. No i dobra, możemy już gasić, no bo raczej nic więcej dzisiaj 30 nie będę robić. No oczywiście tam jeszcze dokończyć i rozsiać pozostałe pola, ale mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Oczywiście przypominam o hashtagu nawozy, a przypnę wam serduszko. No i co? Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli wam się spodobał odcinek. Subskrypcję, jeśli jesteście nowi na kanale. Jest aż mi się język plączył o tej 3:30 już tak naprawdę. Już jest 3:30 w nocy. No i co? Już kończymy ten odcinek, zapraszam was na kolejny. Prawdopodobnie pojawi się za tydzień w środę. No i co, i do następnego. Trzymajcie się, na razie.